Miłosz Kłeczek, dzień dobry, to program Wysokie Napięcie. Będziemy rozmawiali o najważniejszych wydarzeniach politycznych mijającego tygodnia. Dzisiaj mamy lekkie 15-minutowe opóźnienie, ale na pewno Państwo czekali na program, z czego bardzo się cieszę. I już teraz przedstawiam moich gości, którymi są dzisiaj pani poseł Maria Kurowska, Suwerenna Polska. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w niedzielny poranek. Jolanta Milas, reprezentująca Trzecią Drogę. Dzień dobry. Dzień dobry. Z nami także pan poseł Marek Suski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana. Dzień dobry państwu. Oraz Grzegorz Płaczek, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni państwo, zaczynamy od tematu numer jeden, tematu, któremu wszystkie stacje informacyjne poświęcają wydanie specjalne, poświęcały wydanie specjalne, czyli atak Iranu na Izrael. Jak wiemy, łącznie kilkaset rakiet oraz dronów zostało wystrzelonych i zmierzało w kierunku Izraela. W zasadzie wszystkie udało się zneutralizować, przechwycić. Żelazna kopuła zadziałała, służby, wojsko izraelskie wspierane m.in. przez Stany Zjednoczone. I państwo mogą powiedzieć tak, to nie jest nasza wojna, to nie jest nasz konflikt, po co my się tym tak bardzo interesujemy? To nie jest nasz konflikt, bo my jesteśmy krajem przyfrontowym i interesujemy się przede wszystkim Ukrainą, ale właśnie to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, wiemy, że na zapleczu tego funkcjonuje Federacja Rosyjska i jeżeli oczy i zasoby, i siły całego świata przekierują się na Bliski Wschód, no to będziemy mieli problem. Marek Suski. No dzisiaj rano było oświadczenie skierowane do ONZ-u, że to już jest na razie koniec i że to było tylko takie pokazanie siły. Jeżeli dalej Izrael będzie źle postępował, to spotka go jeszcze większa kara. Koniec ze strony Iranu, ale tak, nie wiemy, jaka będzie odpowiedź Izraela. Ze strony Iranu, no, tego nie wiemy. No natomiast rzeczywiście to jest tak, że dzisiaj świat jest globalny i jeżeli coś się dzieje w którymś miejscu na świecie, to wpływa również na naszą sytuację i tak jak pan redaktor powiedział, jeśli tam wybuchnie jakaś większa wojna, no bo tam jest wojna przecież i siły Stanów Zjednoczonych i NATO zostaną skierowane tam, no to my będziemy mieli problem rzeczywiście. Także z całą pewnością te macki Rosji, o których słyszymy, że tam jakoś próbują majstrować właśnie po to, żeby przekierować uwagę świata na inne miejsce, nie na ich zbrodnie, no to tu rzeczywiście jest próba takiego bicia kija w szprychy tej wojnie na Ukrainie, czyli pomocy całego cywilizowanego świata, który stoi po stronie Ukraińców. Prezydent Joe Biden miał powiedzieć do Benjamina Netanyahu, że Stany Zjednoczone nie poprą kontrataku, odwetu Izraela na Iran. Myśli pan, że mimo tego stanowiska jednoznacznego Stanów Zjednoczonych, Izrael jednak zdecyduje się na odpowiedź? Jeżeli tak, jaka to może być odpowiedź? No, nie chciałbym tutaj prorokować, bo to, co zrobi Izrael, jest zagadką, a poczekamy, zobaczymy. Ja mam nadzieję, że Stany Zjednoczone dają wyraźną wskazówkę, że nie chcą eskalacji konfliktu, a z drugiej strony mamy pewnie Rosję, która chciałaby eskalacji konfliktu, więc jest to też wojna na polityczne newsy, na hejt, na próbę zdestabilizowania sytuacji na świecie, bo to byłaby też dalsza destabilizacja sytuacji na świecie. Więc dwie strony, które walczą w tej chwili, tak jak się mówi, wojnami zastępczymi, bo nie jest to wojna bezpośrednia między NATO a Rosją, czy też tą osią zła. No i z jednej strony Rosji zależy na tym, żeby rozszerzyć konflikt, a Stanom Zjednoczonym, żeby nie rozszerzać konfliktu. Co zwycięży? Trudno powiedzieć, ale miejmy nadzieję, że jednak nastąpi jakieś opanowanie i Izrael postąpi tak, żeby rozniecić ten konflikt do czerwoności. To jest pytanie do państwa, czy rachunki zostały wyrównane. Ja przypomnę, że atak Iranu na Izrael, tych kilkadziesiąt dronów, kilkaset rakiet, to jest odwet i odpowiedź za ostrzał placówki dyplomatycznej, ambasady, a w zasadzie oddziału konsularnego w Damaszku. Przez siły Izraela. To była placówka dyplomatyczna Iranu. I pytanie, czy ta odpowiedź Iranu wyczerpuje temat. Tam zginęło 7 funkcjonariuszy gwardii. W przypadku ataku Iranu nikt nie zginął. Przynajmniej na ten moment nie mamy żadnych informacji o ofiarach śmiertelnych. Jak mówią władze Izraela, 99%
obiektów wystrzelonych w kierunku Izraela zostało przechwyconych i zneutralizowanych. Więc czy możemy powiedzieć, że dzisiaj w zasadzie rachunki zostały wyrównane? Suwerenna Polska. Myślę, że tutaj nie wiemy, jak myślą przywódcy, bo to tak naprawdę od przywódców światowych bardzo wiele zależy. Natomiast jestem tego zdania, że czasem trzeba coś przepuścić obok. Czasem trzeba zatrzymać eskalujący konflikt właśnie przez to, że się nie będzie odpowiadało pięknym za nadobne. Czyli jeżeli wyście napadli, to my też napadniemy, bo wtedy eskalujemy. I tutaj duży atak tych dronów i odparcie, myślę, że dało też taki sygnał właśnie, że Izrael jest bardzo dobrze przygotowany, jeżeli chodzi o obronę swojego kraju. Zresztą to przecież państwo bardzo bogate i od lat to swoje małe terytorium bardzo szczelnie chroni. Natomiast absolutnie uważam, że trzeba by było na tym zakończyć. Zauważmy, że wiele dużych konfliktów powstawało właśnie z takich małych zdarzeń. I nagle ktoś pomyślał, jeżeli wyście to zrobili, my wam odpowiemy siłą. I tak się zaczynało tą siłą z jednej, z drugiej strony i potem wybuchała wojna zwyczajnie i ginęło tysiące, miliony czasem ludzi. Więc niech tutaj będzie ten pokój w sercach tych przywódców, niech się zastanowią, czy warto dalej eskalować. Może trzeba na tym zakończyć, bo pokój jest wartością nadrzędną. Wszyscy tego pokoju bardzo pragniemy na całym świecie i niech będzie trochę mądrości w tym wszystkim. Może też jako chrześcijanie, dzisiaj mamy akurat 1058. rocznicę Chrztu Polski, jako chrześcijanie też módlmy się o ten pokój, bo to nie jest tak, że w jednym miejscu wojna się zaczyna, a inne części mimo że oddalone, nie będą na tym cierpiały. Wszyscy będziemy w pewnym momencie cierpieć, dlatego też módlmy się o ten pokój i ten pokój wprowadzajmy również takimi relacjami międzyludzkimi, bo to właśnie wszyscy mówią, że pokój zaczyna się od serca, czyli jeżeli w sercu masz pokój, potem nim emanujesz dalej. I teraz oby ci przywódcy światowi też mieli ten pokój w sercu. A wizerunkowo w państwa ocenie, kto na tym konflikcie wygrywa? No, z jednej strony mamy zmasowany atak Iranu na Izrael, ale także mamy bardzo skuteczną odpowiedź, bardzo skuteczną obronę, która pokazuje no, tę efektywność działań wojska izraelskiego oraz jego sojuszników, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Jolanta Milas. Ja chciałabym podsumować. No bo w Teheranie wielka feta, tak? Ludzie wyszli na ulicę, świętowali ten atak znienawidzonego wroga, ale jednak on jest nieskuteczny, całkowicie nieskuteczny. Ja bym chciała podsumować tą dotychczasową dyskusję, że wojna jest zła, to, że ludzie giną jest złe i to, że my jesteśmy w pewnym sensie narażeni na niebezpieczeństwo, dodatkowe ognisko zapalne i tym bardziej chciałabym podkreślić, że nasza jedność jest bardzo ważna. Nie chcesz wojny? Szykuj się do wojny. I po pierwsze, my tu mamy jedno zdanie na ten temat i to podkreśla naszą jedność i chciałabym, żeby w Polsce taka jedność była coraz bardziej widoczna. I drugie to, że wicepremier i minister obrony narodowej Kosiniak-Kamysz kontynuuje politykę poprzedniego rządu i buduje siłę militarną naszego kraju, aby się nikt nie ważył nas zaatakować. I takie jest moje podsumowanie. Bądźmy razem wobec tego konfliktu na świecie. A jakie działania ostatnio podjął pan Kosiniak-Kamysz, żeby wzmocnić naszą obronność? Wie pan co, ogólnie rzecz biorąc, kontynuuje zakup zbrojeń i tak dalej. I chcę również, żeby polscy producenci mieli w tym większy udział. I podkreśla to, że kontynuuje to, co było realizowane. No, to wszystko było krytykowane, pani poseł. Ale jednak spowolnił to działanie. Było krytykowane, ale teraz mówicie, że kontynuujecie, ja ale rewidujecie. No nie, no ale pani wplątuje w to Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jest tą osobą, jako szef ludowców, który mówił, że Wojska Obrony Terytorialne jako kolejny rodzaj sił zbrojnych, piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce nie są potrzebne. Kwestionował sens realizacji tego projektu, który przeprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj duża zasługa też dla Antoniego Macierewicza w tym zakresie. Nikt inny jak właśnie wicepremier Kosiniak-Kamysz, członek waszego rządu, poddaje projekty zakupy zbrojeniowe audytom. Nie wiemy, czy one będą wszystkie realizowane, czy tylko te ze Stanami Zjednoczonymi. Może zrezygnujecie z kontraktów z Koreą Południową. I my rozmawiamy teraz o sytuacji na Bliskim Wschodzie, a pani mi tutaj
zachwala Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zachwala. Nie wiem za jakie zasługi i w związku z jakimi umiejętnościami, też umiejętnościami i kwalifikacjami otrzymał stanowisko ministra obrony narodowej. Może... Proszę mi powiedzieć, jakie Kosiniak-Kamysz ma kwalifikacje do tego, żeby być ministrem obrony narodowej? Czy ma jakiekolwiek? Co takiego w jego CV, który punkt w jego CV wskazuje, że jest kandydatem dobrym na ministra obrony narodowej? Jakie ma wojskowe doświadczenie? Bo ja wiem, że jest lekarzem, chyba lekarzem pediatrą. Jeżeli każdy pediatra może być ministrem obrony narodowej, no to dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jeżeli ja mogę, panie pośle, pan redaktor mnie postawił pytanie, więc chciałam podkreślić tę jedność i bardzo się cieszyłam, że zaczął pan poseł Suski, zaczęła pani poseł i ja podsumowałam, że my tworzymy tutaj taką jak gdyby wspólne zdanie mamy na ten temat, że Polska ma być silna, że świat jest mały, a pan redaktor próbuje tę jedność nam tu poruszyć. Uważam, że Władysław Kosiniak-Kamysz jest, jeżeli mamy już o tym mówić, to jest idealnym kandydatem, dlatego że jest młodym człowiekiem, a już tak bardzo w polityce doświadczonym i zawsze reprezentuje to, żeby wszyscy razem ze sobą rozmawiali, żebyśmy właśnie tworzyli jedność w tych sprawach, które nas powinny łączyć. Właśnie bezpieczeństwo naszego kraju. Został i to jest najważniejsza... Przy podnoszeniu wieku emerytalnego. Kiedyś, to są jego kiedyś, główne kiedyś zalety. W rządzie Tuska był doświadczony przez Tuska, bo wyprowadzał pieniądze z OFE, podnosił wiek emerytalny Polakom. Teraz widać, że jest zmęczony swoim nowym stanowiskiem i jako wiceminister, wicepremier i minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz. Zdanie, panie redaktorze, tak, pan dlatego, głos, że ale proszę mi dać mieliśmy... dokończyć. Informuje Polaków Kosiniak-Kamysz, że ceny energii będą droższe i tarcza zostanie zdjęta. To robi minister obrony narodowej. Jak widać, no, ma taką łatkę człowieka, który musi informować społeczeństwo o tych najmniej popularnych decyzjach. Bardzo proszę o krótko mieliśmy do spotkanie powiedzenia. W Sejmie właśnie z przedstawicielami Korei, był ich minister, byli przedstawiciele firm, no i dowiedzieliśmy się, że te kontrakty zostały zatrzymane i że są audyty, więc jeżeli pani mówi o tym, że mamy wspólne zdanie co do zbrojeń, no deklarujemy, natomiast robicie coś innego, ponieważ spowolnienie tych kontraktów opóźni nasze zbrojenia. I to jest doświadczenie, jeśli chodzi o pana Kamysza, a co do tego, czy mamy wspólne zdanie, no mielibyśmy, gdyby nie to, że wasza koalicja ośmiu gwiazdek niszczy opozycję i zapowiada, że zniszczy wszystko to, co nam się udało, chociaż deklarowaliście, że nic nie będzie zabrane, a tu wzrost podatków na żywność, opłaty za energię. No, wczoraj tankowałem na stacji, no nie ma po 5,19, tylko ponad 7 złotych już paliwo, więc te wszystkie oszustwa i dzisiaj mówienie o tym, że cieszycie się, że jesteśmy razem. No nie jesteśmy razem. Właśnie za chwilę będziemy mieli imigrantów w Polsce, a jak nie, to trzeba będzie płacić słono za tą przymusową solidarność, jak jest nazywana, więc nie jesteśmy razem. Wy niszczycie Polskę. A ja bym chciała tu podchwycić to, co pani poseł powiedziała, że mamy tą aurę pokoju siać wokół siebie, bo od tego się to wiele siejcie, zaczyna. Siejcie. No więc nie właśnie gwiazdek. Próbuję to robić, nie pani osiem pośle. Gwiazdek. Pani reprezentująca trzecią drogę, taką narrację jak Donald Tusk buduje, że jesteście uśmiechnięci, tolerancyjni, że każdy jest równy wobec prawa, a jednocześnie łamiecie konstytucję, zmieniacie siłowo strukturę prokuratury, zamykacie swoich oponentów politycznych w więzieniu, przejmujecie instytucje publiczne, takie jak media publiczne, które jest przecież jednoosobową spółką Skarbu Państwa, więc naprawdę prosiłbym o taką wstrzemięźliwość, bo nasi widzowie to wiedzą. Są jednak ludzie inteligentni. Konfederacja, jak patrzy na ten konflikt na Bliskim Wschodzie, także z punktu tego, o czym mówił pan poseł Suski, to znaczy cena ropy, cena baryłki. No już dzisiaj ceny są bardzo wysokie. Nie ma tego obiecanego limitu 5 zł i 19 groszy przez Donalda Tuska. 7 zł płacimy za tę tańszą benzynę 95. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie może wywindować przecież ceny ropy naftowej. Będzie jeszcze drożej. Grzegorz Płaczek. Tak, panie redaktorze. Po pierwsze, bardzo dziękuję za głos rozsądku ze strony pani poseł Kurowskiej. Rzeczywiście każda wojna jest złem i cokolwiek robimy, zawsze powinniśmy nie eskalować pewnego konfliktu, ale szukać rozwiązań. Po drugie, bardzo dziękuję również za zwrócenie uwagi przez pana posła Suskiego
uwagi na to, że rzeczywiście ten konflikt, mimo że daleko, on jest tak naprawdę bliski nam. Dlatego, że przypomnijmy i zwróćmy uwagę, że te rakiety nie poleciały tylko włącznie z Iranu, ale one również były wystrzelone z innych państw. I to jest Jemenu, z Syrii, tak. Tak jest i to jest niebezpieczne. W to wszystko jest oczywiście jeszcze wplątane są Stany Zjednoczone, Rosja, każdy ma swoje poszczególne interesy. No i trzecia rzecz, na którą raczył zwrócić pan redaktor, to jest właśnie kwestia związana z ceną benzyny, z ceną naszych paliw. To już myślę, że przejdzie do historii. Będą pewnie tworzone memy związane nie tyle z wojną, ile z tym, jak i co obiecywał pan premier obecny, pan Donald Tusk Polakom w czasie kampanii wyborczej, to słynna cena ropy powyżej 5 zł paliw, a teraz pan premier wychodzi i mówi, że premier nie ma wpływu na to, jak się kształtują ceny paliw w Polsce. Oczywiście, że ma. Nie wiem, czy państwo poruszaliście, panie redaktorze, to już tak dosyć szczegółowo w Republice. Natomiast przypomnijmy w takim razie Polakom, że jeśli chodzi o ceny paliw, to jest po pierwsze marża, każdy musi zarabiać sprzedając. To jest również akcyza i o tym decyduje rząd. To jest VAT, o tym decyduje rząd. To jest opłata paliwowa, o tym decyduje rząd. Zresztą w tej opłaty paliwowej również mają być budowane nie tylko autostrady, ale również mają być rozbudowane koleje. To jest również, a co ciekawe, jeszcze na sekundę jeszcze się zatrzymałem. Nie wiem, czy państwo wiecie, opłata paliwowa została wprowadzona po co? Między innymi po to, żeby, uwaga, rozwijać uzdrowiska w Polsce. Tak, dobrze państwo słyszycie, uzdrowiska. Dlatego, że chodziło o to, że jak Polacy jadą odpoczywać, to mają mieć do czynienia z czystym powietrzem. Za to państwo płacicie, tankując codziennie paliwo. No i opłata oczywiście emisyjna, która miała dołączyć do całej tej akcji, tej patologicznej, proklimatycznej polityki Unii Europejskiej. Mieliśmy rozwijać transport wodorowy i elektryczny. Więc pytam wszystkich, również nas tutaj posłów, ale również oglądających i również pana redaktora. Czy ktoś z państwa ma takie poczucie, że rzeczywiście płacąc za benzynę, benzynę, która już ma, no tak jak mówi pan poseł Suski, ponad 7 zł w niektórych miejscach, czy państwo czujecie, że za każdym razem, kiedy wylewacie litr paliwa do samochodu, przykładacie się do tego, że Polska rozwija wodór czy energię elektryczną, no bo to jest jakieś po prostu, to jest komiczne. Ale pan pamięta na pewno Donalda Tuska, który w kampanii wyborczej grzmiał, że wystarczy zdjąć ten VAT z paliwa i będzie taniej, żeby Prawo i Sprawiedliwość sięgnęło po ten mechanizm. Teraz to Donald Tusk ma wszystkie narzędzia w ręku i jakoś nie potrafi zdjąć tej opłaty paliwowej, akcyzy czy VAT-u. No bo kłamał. Pytanie, czemu tego nie robi? No pytanie, czemu tego nie robi? VAT na paliwo z 8 do 23% przecież wrócił. No, panie redaktorze, może to niech wybrzmi, a może rzeczywiście my jako posłowie, którzy stoją w kontrze do pana premiera Tuska, napiszę po prostu list otwarty i przypominający wszystkim Polakom, co było mówione, jak teraz po prostu są zwykle Polacy okłamywani. Szanowni państwo, będziemy przechodzili do kolejnych tematów. Ja jeszcze też usprawiedliwię takie swoją bulwersację, swoje zbulwersowanie tym, kiedy pani z trzeciej drogi zaczęła zachwalać tutaj Kosiniaka-Kamysza, bo to się wpisuje, wiedzą państwo, w taki przekaz, który dzisiaj także konstruują media zaprzyjaźnione z koalicją Donalda Tuska, na przykład kreując Radosława Sikorskiego jako pierwszego rusofoba trzeciej RP. Piszą o nim, że on może być świetnym kandydatem, najlepszym kandydatem, bo ma międzynarodowe relacje i znajomości, świetnie mówi po angielsku, ma ważne wystąpienia na międzynarodowych forach i on powinien być najlepszym kandydatem na szefa NATO, Paktu Północnoatlantyckiego, również z uwagi na to, że to Radosław Sikorski ma bardzo bardzo stanowcze stanowisko względem Federacji Rosyjskiej i przez lata przestrzegał przed ich agresywną polityką. No tak media zaprzyjaźnione z Platformą piszą o Radosławie Sikorskim. Odlot kompletny. Tak jak pani Jolanta Milas zachwala tutaj pana Kosiniaka-Kamysza jako ministra obrony narodowej. Dobrze, to moja mała dygresja, a teraz przejdziemy do tematu aborcji, bo w tym tygodniu te 4 projekty ustaw weszły pod obrady parlamentu, wytworzyła się bardzo ożywiona dyskusja. No w tym wypadku PiS i Konfederacja mówią jednym głosem, pozostałe partie polityczne prezentują różne koncepcje tego, jak liberalizować prawo aborcyjne. Krótki, dwuminutowy materiał, który podsumuje debatę w Sejmie, a następnie odbędzie się debata w tym studiu. Z
Zgłoszono wnioski o odrzucenie projektów ustaw w pierwszym czytaniu, które teraz poddam pod głosowanie. Dwa projekty zgłosiła Lewica, po jednym wniosły Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Zechcę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Do dalszych prac przeszły wszystkie z czterech zgłoszonych projektów. Wróciliśmy do tematu aborcji. Aborcji, którą obecnie rządząca koalicja przedstawia w czterech projektach. Jest to tylko dowód na to, że obecnie rządząca koalicja nie ma spójności i jednomyślności właśnie w tej sprawie. Wszystkimi czterema projektami ustaw zajmie się teraz Komisja Nadzwyczajna. Będzie składać się z 27 członków, samych kobiet. W koalicji 13 grudnia nie ma stanowiska zbieżnego, uzgodnionego, który miałby sprawić, że któryś z tych projektów miały być przegłosowany w Sejmie. To jest takie trochę mydlenie oczu. Jeden z projektów depenalizuje aborcję. Dwa kolejne wprowadzają legalną aborcję do 12 tygodnia ciąży, a ostatni z projektów zakłada przywrócenie kompromisu aborcyjnego. Będziemy wszystkie procedować i będziemy się starać wypracować jakiś tutaj konsensus tak, żeby każda ze stron była w stanie później zagłosować za. W trakcie sejmowej dyskusji szokował poseł Gomoła, bohater niedawnej afery z kupowaniem miejsc na listach wyborczych, który zaatakował prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Pan, panie pośle, zamiast zamawiać obiadu magister Przyłębskiej, zamówił sobie wyrok skazujący kobiety na zmuszanie do heroizmu. Na to wystąpienie zdecydowanie zareagował Jarosław Kaczyński. To, że pan jest młody, to jednak nie usprawiedliwia tego, żeby pan opowiadał tego rodzaju bzdury, jak zamawiane wyroki, tym podobne bajki takiej bardzo podłej, obrzydliwej, goebbelsowskiej propagandy. A już w niedzielę o 12.30 z Placu Zamkowego w Warszawie wyruszy Narodowy Marsz Życia pod hasłem Niech żyje Polska. Wiemy, że różne partie mają inne pomysły, inne poglądy, inną perspektywę na kwestię aborcji. Jednak wszystkie projekty przeszły do dalszego procedowania w specjalnie powołanej sejmowej komisji. Pani poseł Maria Kurowska, w pani ocenie uda się wypracować jeden taki projekt? Czy to trochę mydlenie oczu opinii publicznej, żeby nie było, że od razu odrzucili, ale ostatecznie i tak ta nowa koalicja się nie dogada i te postulaty z kampanii wyborczej, te obietnice składane kobietom, że będzie wspólny projekt, który liberalizuje aborcję, to nie zostanie zrealizowane? No ja mam gorącą nadzieję, że jednak zostanie stan prawny taki, jaki on jest obecnie. Ale to nawet nie o nadzieję, mi chodzi tylko o taką czystą, syntetyczną analizę polityczną. Panie redaktorze, rzeczywiście nie było jedności w koalicji rządzącej, bo to widzimy po tych projektach. Natomiast uważam, że w tej chwili ta komisja, która powstała, ona będzie się zajmować wypracowaniem jakiegoś konsensusu, ale tu nie jest możliwy inny konsensus oprócz tego, który jest. I chciałabym powiedzieć, jeżeli chodzi o jednoznaczne stanowisko w tej sprawie, to tak naprawdę ze wszystkich partii to ma je Suwerenna Polska, partia Zbigniewa Ziobro, bo wszyscy zagłosowaliśmy za odrzuceniem wszystkich czterech projektów. I o ile były głosy wstrzymujące się, czy też głosy nawet za w innych partiach, my wszyscy zachowaliśmy się w ten sposób. Dlaczego? Bo uważamy, że ten stan prawny, który jest, jest najlepszy, jaki może być. Przecież prawo w miarę jak świat się cywilizuje, to też prawo robi pewne postępy i dochodzi do jakiegoś pułapu. Ten pułap po wyroku Trybunału Konstytucyjnego uważamy, że jest znakomity, ponieważ chronimy życie każdego człowieka. Oprócz tych dwóch wyjątków, które są, bo proszę pamiętać, bo ludzie wciąż nie wiedzą i myślą, i tutaj to poseł Gomoła też mówił, że my zmuszamy kobiety do heroizmu. No szanowni państwo, jeżeli jest zagrożone życie matki, jeżeli jest dziecko, które poczęło się w wyniku gwałtu, to przecież wciąż istnieje możliwość, że to dziecko nie będzie żyło, że to dziecko może matka i ojciec, pamiętajmy o ojcu też, swoją decyzją sprawić, że nie będzie żyło, że po prostu jest możliwość przeprowadzenia aborcji, czyli zabicia tego dziecka. Natomiast w pozostałych przypadkach, jakie prawo ma ktoś, aby dziecko niepełnosprawne zabijać? Więc nie ma takiej możliwości. Ja mam nadzieję, że przez pracę tej komisji wszystkie posłanki dojdą do tego zdania, że życie człowieka jest najwyższą wartością i że nie wolno takich rzeczy robić. Chyba nie chcę przekonać panią poseł.
poseł Kotulę na przykład, tak, czy Annę Marię Żukowską. Chcę panu pokazać. Pani sądzi, pani poseł, że pani Żukowska, pani Kotula i inne przedstawicielki, przede wszystkim Lewicy i Platformy, pani Rosa na przykład, one nagle się obudzą na tej komisji, przyjmą wasze argumenty i stwierdzą, że aborcja na życzenie to jest zło, diabelskie zło piekielne, którego nie należy uskutecznić. Tak, bo ja bym chciała. Przecież nie da się wniknąć do tych umysłów, nie da się chwileczkę. Nie wiem, czy nie. No jak nie wiem, czy nie. Dlatego, panie redaktorze, że ja najpierw jeszcze pokażę, żeby mi to nie znikło. Tutaj chciałabym pokazać, jak głęboko są poranione i pogubione kobiety, które są w tej chwili ministrami i które mam zdjęcie, gdzie są na czele z panią Kotulą w środku, prawda? I dwie obok niej działaczki strajku kobiet. I co na tym stoją, z jakim hasłem? Żałujemy, że nasze matki nie skorzystały z aborcji. Drodzy państwo, to jest coś absolutnie dramatycznego. Popatrzcie teraz wszyscy, kto nami rządzi. Ale przecież to jest pani minister. Mogę zobaczyć? Tak, tak, pani minister Kotula. To jest coś nieprawdopodobnego. Czy pani minister Kotula żałuje, że się urodziła? Z tego tak wynika. Szanowni państwo, więc jeżeli nasze matki nie skorzystały z aborcji. No, czy wyście widzieli coś podobnego? No, ja w to nie wierzę. No jak pan nie wierzy, jest to na korytarzu sejmowym. To rzeczywiście i te panie sobie zdjęcia przy tym zrobiły? No, takie zdjęcie jest. Jeżeli ministra do spraw równości żałuje, że się urodziła, tak? Tak, z tego wynika. Więc ja jestem przerażona po prostu tym, co zobaczyłam. To jest już stan umysłu. Tak, więc widzę, że te kobiety są kompletnie pogubione, że one w ogóle nie wiedzą, czym jest życie. Nie, one są nade wszystko nieszczęśliwe. One się nie cieszą tym życiem. One przyszły tutaj do Sejmu, żeby wprowadzać jakąś obłąkańczą ideologię i to robią. Natomiast jak można dawać rządy w ręce kogoś takiego? Ja bym przecież to jest niemożliwe. Zaraz pani Jolancie oddam głos, bo Trzecia Droga ma taki projekt, pod którym nawet niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości się podpisali. To jest pomysł powrotu do kompromisu aborcyjnego. Zresztą pan premier Morawiecki sam się określił jako zwolennik tego kompromisu aborcyjnego. Chciałem jeszcze Konfederację spytać, ponieważ no, takie wystąpienie pani poseł Bosak, które dosyć mocnym echem odbiło się w przestrzeni publicznej, ona powiedziała coś takiego, że dzisiaj mamy takie dwie drogi do wyboru, czyli albo ten sposób myślenia moje ciało, moja decyzja, tak jak mówią zwolenniczki liberalizacji prawa aborcyjnego, czyli to moje ciało, moja decyzja, co ja z tym dzieckiem zrobię. No i druga, ta bardziej konserwatywna koncepcja, moje dziecko, moja odpowiedzialność. No myślę, że to bardzo dobrze podsumowało tę dyskusję, o której, tę debatę, która się toczy. Konfederacja. Ja, po pierwsze tak, jedno z lepszych wystąpień w mojej ocenie pani poseł Karyny Bosak. Byłem jednym z tych posłów, nie wiem ilu ich było tak naprawdę, którzy wysłuchali chyba każdego wystąpienia posłów z mównicy sejmowej, bo chciałem jako poseł, ale również jako mężczyzna wyrobić sobie opinię i po raz pierwszy tak naprawdę w życiu poświęcić cały dzień na to, żeby wysłuchać nas wszystkich. To po pierwsze. Po drugie, chciałem podzielić się taką refleksją, że po głębokiej analizie, to uciekło uwadze panu redaktorowi, ja w pierwszym głosowaniu przeciwko projektowi Lewicy wyjąłem kartę. Ja nie wziąłem udziału w tym głosowaniu. Już chciałem to powiedzieć publicznie i chciałbym zwrócić również uwagę na wszystkich. Ja mówiłem tylko tyle, że i Konfederacja, i PiS co do zasady mówią jednym głosem, no bo w większości... Ależ absolutnie tak. Sprzeciwiacie się liberalizacji, jakby nie indywidualizuje tak. Tych konkretnych głosowań, kto jak zagłosował, tak, bo jest tak. Was 460, mam na to czasu. Chciałbym zwrócić uwagę nas wszystkich na pewien aspekt. Nie wiem, czy państwo wiecie, czy doczytaliście, czy słyszeliście. Obecnie żyjemy w takim kraju, nas, babcia bądź żona, prześle tabletki aborcyjne, które oczywiście są złymi tabletkami, nigdy nie powinny być wysyłane, albo w jakikolwiek sposób, pomoże osobie, żeby poddała się aborcji i ta aborcja zostanie na przykład dokonana w 20 tygodniu, co oczywiście z założenia jest złe, to ta osoba, która tak zwane podżegała albo w jakikolwiek sposób pomagała w tej aborcji, jest w dniu dzisiejszym w sytuacji, że może być pozbawiona wolności do lat 8. Dlatego wyjąłem kartę podczas pierwszego głosowania, bo pomimo iż cała ustawa jest kuriozalna, to uważam, że jeżeli mam głosować zgodnie z sercem, to 8 lat więzienia dla osoby, która być może porozmawia z kimś i w efekcie tej rozmowy ta osoba podda się aborcji kilkanaście tygodni później, no jest to po prostu krótkie, mocne przygięcie. A pan jest zwolennikiem tego projektu, który mówi o depenalizacji aborcji?
Nie. Właśnie problem polega na tym, że nie jestem. Absolutnie. To jest w ogóle kompletnie kuriozalny projekt. Dlatego wyjąłem kartę. Bo jeden z zapisów, to jest w ogóle projekt ustawy, nie wiem, kto z Państwa naprawdę go czytał. Ja go czytałem. To jest projekt ustawy, do którego jest wrzucone bardzo dużo różnych pomysłów. Bardzo dużo. To jest taki miks. To jest idealny przykład idiotycznej ustawy. Ale jeden zapis, który mówi, że osoba nie będzie szła do więzienia na 8 lat za to, że rozmawiała z kimś o aborcji, ta osoba być może pod wpływem tej rozmowy kilkanaście tygodni później poddała się tej aborcji i ta osoba pójdzie na 8 lat, no to jest zapis, który uważam, że powinien być dyskutowany właśnie na komisjach, bo to być może nie jest aż taki zły pomysł, niezależnie, że lewica to rzeczywiście stan umysłu i ustawa jest zła, natomiast ten jeden pomysł w tej ustawie, z tej ustawy uważam, że powinien być poddany dalszej dyskusji, bo pytanie brzmi, czy my nie za daleko idziemy w naszych oczekiwaniach i chcemy rzeczywiście kogoś wsadzić na 8 lat za to tylko, że z kimś porozmawiał o aborcji. Dla mnie to jest zbyt daleko idąca penalizacja. No z drugiej strony nie wiem, czy pan zna takie przykłady i może przytoczyć, żeby ktoś za pomoc w aborcji został skazany na karę więzienia, bo ja nie słyszałem o takim przypadku. Zna pan takie przypadki? Tak, na stronie internetowej sejm.gov.pl. Ale na karę bezwzględnego więzienia? Czyli poszedł ktoś za kraty, bo na przykład przekazał tabletki wczesnoporodne? Panie redaktorze, zachęcam sejm.gov.pl. No, ale ja pytam pana, czy zna pan taki przykład, żeby ktoś poszedł do więzienia? Czy mi chodzi, wie pan, nawet nie o karę w zawiasach, tylko bezwzględne więzienie za pomoc w aborcji. Panie redaktorze, chcę panu wytłumaczyć, żeby pan wiedział, gdzie to znaleźć. Sejm.gov.pl, Amnesty International, jest raport, który jest właśnie dołączony do projektu ustawy i jest opisany przykład konkretny z imienia i nazwiska pani, która wysłała tabletki aborcyjne, co jest w ogóle to jest niedopuszczalne, ale tak się wydarzyło i ona została skazana. No właśnie o to chodzi. I pytanie, czy coś takiego powinno jednak mieć miejsce. Moim zdaniem... I to był prawomocny ostateczny wyrok? Prawomocny ostateczny wyrok? Tego panie redaktorze nie wiem. No właśnie, bo ja nie słyszałem. Ja nie słyszałem o takich historiach, ale też nie słyszałem o takich historiach, że ktoś trafił do więzienia za to, że przekazał tabletki. Ale to rzeczywiście należałoby rozważyć. Jolanta Milas... Panie redaktorze, dokończmy to, żeby to było precyzyjne. Zdaje się w momencie, jeśli mnie pamięć nie myli, czytałem ten raport Amnesty International, nie było jeszcze zakończonego całego procesu legislacyjnego, w sensie sądowego. Natomiast to niezależnie od tego, sam fakt, samo to, że my politycy tworzymy tego typu ścieżkę, tego typu furtkę, no pytanie, czy to jest furtka, która powinna być aż tak szeroko otwarta. Jolanta Milas, Trzecia Droga, ma propozycję powrotu do kompromisu aborcyjnego oraz przeprowadzenie referendum. Dlaczego do tego pomysłu nie udało wam się przekonać waszych koalicjantów? Panie redaktorze, pozwoli pan, że się odniosę jeszcze do tego przemówienia pani Bosak. Pani poseł Bosak wspominała coś o poświęceniu. To jest kompletny idiotyzm. Macierzyństwo to jest wspaniała rzecz, a nie poświęcenie. Jeżeli dziecko jest chore, to ja rozumiem, niepełnosprawne, to jest poświęcenie, ale macierzyństwo to jest coś wspaniałego. To jest coś, co nadaje życiu sens. Mówię to jako matka. Gdzie się daje miłość, gdzie się otrzymuje miłość. I mówienie tu o poświęceniu jest nie na miejscu i daje to argument dla zwolenników aborcji. Bo dlaczego kobieta ma się poświęcać? A ja uważam, że to jest wspaniała droga samorealizacji. I oczywiście we współczesnym świecie kobieta nie musi rezygnować z kariery zawodowej, z innych rzeczy. Dzisiaj świat daje takie możliwości, że można przeżywać wspaniałą rzecz, jaką jest macierzyństwo. Można robić karierę, a są osoby, które chcą tylko się poświęcić wychowaniu dzieci. I nie należy takich kobiet uważać za patologię, szczególnie jeszcze w wielodzietnych rodzinach. Jak również kobieta, która chce zrezygnować z macierzyństwa, też ma do tego prawo. Jak mówił Jonasz Korczak,
jak się śmieje dziecko, to się śmieje cały świat. To co pani Bosak robi w tej koalicji? Zupełnie, pani Bosak zupełnie niepotrzebnie robi z siebie cierpiętnicę. Nie robi, przepraszam, ja byłam na tej sali, ja muszę tutaj... Pani Bosak jest szczęśliwą kobietą. No właśnie, ta narracja była niewłaściwa. Nie, narracja była wspaniała, tylko uczepiliście się jednego określenia, które było skierowane do tych kobiet, które uważają, że jest to poświęcenie. Bo w pewnym sensie to jest, ale to było pod takim kątem. Oczywiście, i to wszyscy wiemy, i pani Bosak, i ja, i pani. Ale mówiła o niektóre, tak, bo niektóre kobiety uważają, że to jest poświęcenie bardzo duże, a pani Bosak uzasadniała, że to jest poświęcenie, które daje szczęście. I tutaj trzeba zrozumieć każde słowo, bo przemówienie pani Bosak, myśmy trzy razy chyba wstawali, ja byłam na tym przemówieniu, i trzy razy wstawaliśmy i biliśmy brawa. Dlatego, że ono było tak znakomicie przygotowane na bazie tych doświadczeń matki, która ma troje maleńkich dzieci. Słuchajcie, tam te dzieciątka są chyba 4 lata, 2 lata i to maleństwo, teraz ta córeczka, która się urodziła. I czy to nie jest poświęcenie czasu siebie? Jest. Ale to przynosi szczęście, bo przecież to nie jest rozbieżne, że poświęcenie nie daje szczęścia. Daje szczęście. Ja się zastanawiam, dlaczego trzecia droga tak nie manifestowała, kiedy Donald Tusk mówił, że wychowanie dziecka to udręka. Tu pani ma pretensję o słowo poświęcać się, a kiedy premier waszego rządu, wasz lider mówi, że dziecko to w ogóle udręka jest, którą trzeba przez tych kilka lat jakoś przeżyć, to nie manifestujecie. Panie redaktorze. Marek Suski. Ja bym powiedział, zaraz chwilę. Jeżeli pani ma takie poglądy, to co pani robi w tej koalicji skrobanek i zabijania nienarodzonych dzieci? Przecież tam to jest podniesione do rangi najważniejszej rzeczy do załatwienia w tej kadencji. No, z takimi poglądami, to po co jesteście w tej koalicji? Ta, ale to jest jedna rzecz. Czy dobra jest druga sprawa dotycząca tego, co się dzieje wokół tych ustaw. Otóż to wszystko państwo macie świadomość, że jest niekonstytucyjne przy obecnym stanie konstytucji, która chroni życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Te projekty lewicy są niekonstytucyjne. Pan prezydent zapowiedział, że zawetuje, jeśli takie ustawy do niego trafią. Więc to jest tylko i wyłącznie polityczna chucpa, gra na to, żeby odzyskała lewica, która 5% ostatnio ma, żeby odzyskała drugi oddech i no, zdobyła trochę poparcia. Zawsze jak jestem w Sejmie, pamiętam, kiedy lewica tonęła, przychodzili z ustawą aborcyjną, żeby odzyskać, bo żadnego innego pomysłu nie mają, tylko jakąś inicjatywę właśnie tym próbują odzyskiwać. Więc to jest taka gra i zabawa. Zamiast dbać o Polaków, o to, żeby nie była benzyna po 7,19, notabene wczoraj tankowałem 7,9, no jeszcze 10 groszy brakuje do 7,19. Zamiast dbać o to, żeby była tania energia elektryczna, żeby nie było tych imigrantów, tego paktu, na który się zgodziliście, to odwraca się uwagę od tych wszystkich nieszczęść, które sprowadza koalicja 13 grudnia 8 gwiazdek na Polskę i Polaków właśnie debatą, jak zapowiedzieliście, będą wysłuchania publiczne, będą debaty, komisje, powoływani eksperci. Do jesieni ma trwać festiwal nienawiści, który będzie sączony Polakom. No to jest po prostu zamiast służby Polsce i Polakom i rozwiązywania problemów. Mamy wojnę za granicą. To będziemy się zajmować pan, aborcją. Mam dla pana pocieszenie. I tą wojną ideologiczną, która rzeczywiście rozgrzewa umysły. Pan to lepiej ode mnie pamięta. Komuna upadła. Czemu? Bo było drogo, tak? Bo kiełbasy nie było w sklepach. Może będzie tak drogo, może kiełbasy znowu w sklepach zabraknie i nawet aborcja im nie pomoże. Ale za komuny była aborcja, więc powrót do komuny, jak widać, może rzeczywiście niedługo kartki na benzynę, a jednocześnie no, będzie aborcja dopuszczalna. No, ale jednak kilku posłów PiSu zagłosowało za tym projektem trzeciej drogi. Czy jest jakieś miejsce na kompromis, na powrót do kompromisu aborcyjnego, czy nie? Mamy też orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Część z nas się wstrzymała, w tym ja. Wstrzymałem się, żeby ta ustawa trafiła do komisji, bo z tych najgorszych rzeczy, jakie proponuje koalicja 13 grudnia 8 gwiazdek, to jest najdelikatniejsza zmiana. No jeżeli już mają większość
i mają coś czyli zmienić, jednak pan docenia to... trzecią drogę. Nie tyle, że choć doceniam. No, po prostu cenne. Widzę, że wy jesteście jednym z tych uczestników tej całej chucpy łamania prawa i praworządności, dołowania Polski, podporządkowania polskich interesom, niemieckim interesom, no bo to od was pani Henning-Kloska przyszła z tą ustawą w interesie niemieckich wiatraków. Więc oczywiście zagłosowała z nas część za tym, że być może, jeśli już coś miałoby się zmienić pod wieloma warunkami, powrót do tego kompromisu, który był przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Ale co zrobić z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego wtedy? On jest i obowiązuje. No właśnie. I dlatego mówię, że to jest wszystko zabawa, odwracanie uwagi Polaków od najistotniejszych problemów, z jakimi dzisiaj boryka się Polska, po to, żeby ludzie się zajmowali właśnie no, kłótnią pomiędzy tymi, którzy mówią, że matka ma prawo do 12 tygodnia swoje dziecko uśmiercić, bo ma czasem taki kaprys, a te wszystkie, o czym pani poseł Kurowska mówiła, rzeczy są nawet więcej, bo i z kazirodczej, z pochodzenia, z przestępstwa ciąża może matka zdecydować. Nikt jej nie zmusza do tego, żeby rodziła. Także nie ma tutaj heroizmu. Jest jeszcze wolny wybór. Już panią oddaję głos, tylko więc, jeszcze taka jedno pytanie państwo, do pana posła. Jeszcze tutaj jest sytuacja taka, że no, panie z lewicy mówią, że o tym, czy dziecko ma się urodzić, ma decydować tylko matka. No ojciec właśnie. Jest w ogóle ja spytam pana jeszcze zwolniony z odpowiedzialności o referendum. Bo jeżeli... Panie pośle, jeżeli chwileczkę. Przepraszam, mówią, panie pośle, przepraszam, chcę pana posła Suskiego coś zapytać. No, o coś mówię, ważnego. Że to osoby bez macicy, więc mówicie, w ogóle nie ma mężczyzn. Mówicie o propozycji referendum w trzeciej drodze. Pan mówi, że część posłów PiSu no, byłaby skłonna poprzeć ten powrót do kompromisu aborcyjnego. Referendum a nie pytanie, popieram. Co jest bardziej wiążące? Czy gdyby odbyło się takie referendum, które byłoby wiążące, które zgromadziłoby ogromną frekwencję i Polacy, Polki, Polacy wypowiedzieliby się, chcemy powrotu do kompromisu aborcyjnego, to co mamy uznać za obligatoryjne? Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego kilku sędziów, no czy tych kilka milionów osób, które poszły na referendum? Może to referendum nie jest złym pomysłem. Jak na razie takiego referendum nie ma. Jeżeli będzie, to będziemy o tym dyskutować. Maria Kurowska, Jolanta Milas, po minutce. Tak, jestem absolutnie tutaj przeciwna również tej propozycji, którą złożyła Trzecia Droga. Dlaczego? Szanowni Państwo, myśmy tę ustawę mieli i co wiemy, że mnóstwo dzieci było zabijanych, dzieci zdrowych, dlatego, że tam, jeżeli tylko pojawiało się podejrzenie, że dziecko jest chore, to dziecko szło do aborcji. Nie możemy do tego wrócić. Wiele dzieci, których matki podjęły taką heroiczną decyzję, że mimo, że lekarz mówi, że dziecko jest niepełnosprawne, matki postanowiły, że to dziecko się urodzi i dziecko się rodziło zdrowe. Było wiele przypadków wykorzystywania właśnie tego przepisu, pani Jolanto, kiedy zabijano dzieci zdrowe, bo to była ta furtka. I dlatego głęboko się sprzeciwiam temu, aby wprowadzać właśnie ten kompromis aborcyjny. I jeszcze co chcę powiedzieć, bo jestem w tej komisji i bardzo ubolewam nad tym i nie wiedziałam, że w tej komisji będą prawie same kobiety i tylko dwóch mężczyzn. Bo dlaczego? Dlaczego my wykluczamy tych mężczyzn? Przecież bez mężczyzny nie będzie dziecka. I teraz panowie, do czego wy dojdziecie? Że za chwilę kobiety będą mordować wasze dzieci, a wy nie będziecie mieć nic do powiedzenia. Uważam, że tak być nie może. Uważam też, że ta komisja, w której jestem, ona jest w ogóle bez sensu. Dlaczego? Bo to, nad czym my radzimy, jest niekonstytucyjne. Nasza konstytucja w artykule 38 mówi, że życie ludzkie jest chronione w Polsce od poczęcia do naturalnej śmierci. I w związku z tym, o czym my mówimy? Czyli jest to wprowadzanie koalicji, to co pan poseł Suski powiedział, nas do wielkiej dyskusji, w której będziemy zajmować się czym innym, a nie problemami gospodarczymi, nie życiem Polaków, nie tym, co dzieje się za naszymi granicami. Jeszcze krótko, trzecia droga. No właśnie, stworzyliśmy dwie bańki do wojny za aborcją, przeciw aborcji. Przeciwnicy aborcji mówią, że aborcja to jest zabijanie, ale jak popatrzymy na dane, no to o wiele więcej ludzi jest zabijane przez niewydolność służby zdrowia, a jakoś żadna ekipa polityczna do tej pory nie potrafiła tego naprawić. Spójrzcie sobie w dane statystyczne i brak lekarzy, brak specjalistów, kolejki, niewydolna służba zdrowia zabija o wiele więcej ludzi, więc jeżeli walczymy o to, żeby ludzi nie zabijać, to zwróćmy uwagę też na te dziedziny
Czy jeżeli ktoś umrze dlatego, bo lekarz nie przyjedzie na czas, to mamy tym usprawiedliwiać, że świadomie, celowo... Nic nie mamy. Mamy o jedno i o drugie walczyć. No pani w ten sposób manipuluje. Ale pamiętamy, że ten projekt też mówi, żeby była aborcja bezpłatna. Więc będziemy dawać pieniądze z tego samego koszyka na zdrowie, nie na leczenie, na ratowanie życia ludzkiego, tylko będziemy dawać na zabijanie dzieci. Więc bądźcie konsekwentni. I jeszcze jedno, że najczęstszym powodem śmierci w tej chwili w świecie jest właśnie aborcja. Dziękuję Państwu, muszę kończyć. Bardzo Państwu dziękuję. Maria Kurowska, Jolanta Milas, Marek Suski, Grzegorz Płaczek, goście programu Miłosz Kłeczek, Wysokie Napięcie. Bardzo dziękuję naszym widzom za to, że spędzili tę niecałą ostatnią godzinę z Telewizją Republika. Proszę zostać przez cały dzień z nami, a ja bym szczególnie chciał zaprosić na godzinę 20:00, wówczas emisja filmu Wyrok na niewinnych, a po emisji tego filmu w studiu Telewizji Republika debata i dyskusja. Bardzo dziękuję, dobrej, słonecznej niedzieli życzę. Wszyscy życzymy. Miłosz Kłeczek, do zobaczenia. Miłej niedzieli.